Robert Elgendi, witam jeszcze z Boliwii, z kraju pełnego tajemnic, zagadkowych zwyczajów i niezwykłych miejsc, takich jak to. La Paz to miasto zabytków i czarownic. La Paz. To miasto niechętnie odwiedzają przede wszystkim piłkarskie reprezentacje. Nawet najwięksi nie potrafili wywieźć z tego stadionu korzystnego wyniku. Ale na wysokości prawie 4000 metrów i spacer do łatwych nie należy. No chyba, że po bazarze czarownic. Jeżeli ktoś czuje się chory, na takim straganie może kupić sobie talerz z ziołami, schować go potem w domu do szafy. Można też nabyć odpowiedni talizman, taki jak ten, na dobrą energię. Sowa jest na mądrość, a ten, drodzy Państwo, no to chyba nie wymaga tłumaczenia. Pytanie tylko, czy to wszystko działa. Kamil Wiśniewski, który na kładzie debiutuje w rajdzie Dakar, szukał oczywiście czegoś innego. Eliksiry, zioła nie zwróciły jego uwagi, ale niektóre amulety już tak. Kamil, jakiego talizmanu poszukujesz? Takiego talizmanu, który da mi siłę, wytrzymałość i moc do dotarcia na metę. Dobra wróżba na Dakarze jest potrzebna i nawet najlepsi szukają możliwości, aby pomóc szczęściu. Swój talizman wiezie też Jakub Przygoński, świeżo upieczony tata. Ma przy kierownicy bardzo osobisty amulet. W tym roku moim amuletem jest moja rodzina, moja córeczka, która ma teraz miesiąc i dwa tygodnie. Więc mam jej piąstkę zaciśniętą przy kierownicy, zdjęcie i codziennie rano przed startem widzę i czuję, jak za mnie dziewczyny trzymają kciuki. Dakar jest najtrudniejszym rajdem na świecie. Aby pokonać trasę 9000 km, potrzebne jest też szczęście.